Kefir wodny. Właściwości i zastosowanie. Smak i cenne właściwości mlecznych napojów fermentowanych znano już od czasów starożytnych. Na przestrzeni wieków trafiale one na stole niemal ze wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego. Choć w naszym kraju największa za popularność zyskale kefir, jogurt czy maslanka, to warto przyjrzeć się nieco bliżej tak ze innym napojom fermentowanym. Co to jest kefir wodny? Kefir wodny to mniej znany napój fermentowany, którego nazwa odnosi się zarówno do głównego surowca, jak i sposobu fermentacji. Do jego otrzymania niezbędny jest około 10% wodny roztwór sacharozy, w którym zanurza się tzw. ziarna kefirowe. Takie ziarna o specyficznym kształcie i strukturze znane są pod nazwami: kryształy japońskie, algi japońskie, Tibicos, kalifornia BS. Warto jednak podkreślić, iż mikroflora kefiru wodnego nie ma nic wspólnego z dobrze znanymi społeczeństwu algami morskimi, ale wedle aktualnych doniesień pochodzi ona z Meksyku, gdzie rozwija się w niektórych gatunkach kaktusów. W procesie fermentacji cukier ulega przemianie do kwasu mlekowego, niewielkich ilości kwasu octowego, a także dwutlenku węgla i alkoholu. Kefir wodny przygotowuje się zazwyczaj przy wykorzystaniu metod domowych. States skala jego produkcji nie przekracza kilkunastu litrów. Ciekawe kryształy kafirowe, kształtem przypominające kruche kryształy, łatwo barwia się pod wpływem soków zawartych w owocach. Właściwości kefiru wodnego właściwości kefiru wodnego znano w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym od lat. Pomimo szerokiego spektrum działania wykorzystywany jest on głównie w leczeniu schorzeń układu pokarmowego. Kefir wodny stanowi źródło witamin z grupy B, witamina PP, kwas foliowy, oraz składników mineralnych takich jak zelazo. Warto podkreślić, i skrysztale japońskie są koloniami bakterii oraz drozdy, a w sklad ich mikroflory wchodzą m.in. lb. casei, lb. hordei, lb. nageli, lb. hilgardii, Leuconostoc mesenteroides. Acetobacter fabarum, a. Orientalis, 1. Zastosowanie uznawany nie tylko za doskonale orzezwiający napój, lecz także za naturalny probiotyk kefir wodny można smialo wykorzystać podczas antybiotykoterapii. Dzięki swoim dobroczynnym właściwościom ma swoje miejsce w zwieniu osób z chorobami skóry, ukladu pokarmowego i moczowego. Co ciekawe. Znalazł też zastosowanie u pacjentów z alergia na białko mleka krowiego. Poniżej przedstawiono walory prozdrowotne tego fermentowanego napoju. Warto zwrócić uwagę na to, że kefir wodny stymuluje układ immunologiczny, wykazuje korzystny wpływ na motorykę przewodu pokarmowego. Stat test polecany jest przy biegunkach i zaparciach, jako naturalny probiotyk lagodzi objawy nietolerancji laktozy obecnej w pożywieniu. Niweluje skutki atopowego zapalenia skóry, wspomaga leczenie zmian tradycyjnych, zapobiega rozwojowi raka jelita grubego z uwagi na właściwości probiotyczne, oczyszcza organizm z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Przeciwwskazania warto wiedzieć, że pomimo dobroczynnych właściwości kefiru wodnego napój ten cechuje wysoka zawartość cukru, dlatego też nie jest on wskazany w diecie diabetyków. Ponadto osoby z niedoborami odporności oraz zaawansowana grzybica nie powinny spozywać tego napoju. Gdzie kupić kefir wodny? Kryształki japońskie można nabyć w sklepach ze zdrowa żywnością oraz w sklepach internetowych. Wykorzystuje się je nie tylko w produkcji tradycyjnego kefiru wodnego, ale także fermentowanych soków warzywnych i owocowych. Jaka jest cena kefiru wodnego? Kefiru wodnego niestety nie znajdziemy w sklepach. Można natomiast nabyć kryształy japońskie, z których sporządzimy napój samodzielnie w warunkach domowych. Cena alki japońskich jest dosyć niska, zatem nie nad wyrezy naszego domowego budżetu, bowiem za starter, czyli dwie lyski stolowe produktu, zapłacimy około 10-15 zł. Przepis na kefir wodny: otrzymywanie kefiru wodnego jest dziecinnie proste. Gdy można go sporządzić z produktów łatwo dostępnych w naszym gospodarstwie domowym, takich jak woda, sacharoza i owoce, a także niezwykle ważna, charakterystyczna mikroflora. Dzięki tym składnikom można otrzymać lekko gazowany napój o slotkim smaku. Przepis na kefir wodny, 2 leski kryształów japońskich, 4 leski cukru, 1 litr letniej wody mineralnej bac przegotowanej. Sześć rodzynek bac innych suszonych owoców, takich jak figi, dwa sztuki, czy morele, dwa sztuki. Przygotowanie kryształy japońskie Przeplukać przygotowana i przestudzona woda. Do szklanego naczynia wlać letnia wodę, rozpuścić cukier, mieszając drewniana lyska. Można dodać także rodzynki bac inne suszone owoce. Na koniec wrzucić krysztalki i przykryć naczynie gaza. Sporządzony roztwór pozostawić na 24 do 48 godzin bac do momentu, gdy napój będzie pełen babelków. Po tym czasie zawartość sloika przelac do butelek przez plastikowe sitko. Za krysztalki wsypać do wystudzonej wody z cukrem. Uwaga: zamiast tradycyjnego cukru można użyć miodu, syropu klonowego bac syropu zagawy. Pomimo braku dostatecznych dowodów potwierdzających jego lecznicze właściwości kefir wodny w powszechnej opinii uchodzi za skuteczny probiotyk. Warto więc może spróbować zwlaczyć go do swojej diety z uwagi na szerokie spektrum działania tego fermentowanego napoju, a także cen na mikroflorę ziaren kefirowych.